Pustynne piaski skrywają sekrety. W ich cichym szumie można usłyszeć historie, które przetrwały wieki. Każde ziarenko piasku niesie ze sobą fragment przeszłości, opowieść o dawnych cywilizacjach i ich tajemnicach. Historie niesione wiatrem, pogrzebane pod stuleciami dziejów. Te starożytne zwoje, zakopane głęboko w piasku, kryją w sobie wiedzę, która może zmienić nasze zrozumienie świata. Każdy fragment pergaminu, unoszony przez wiatr, jest jak szept przeszłości, przypominający nam o tym, co było. Jedna z takich historii, mrożąca krew w żyłach przepowiednia, pochodzi od enigmatycznej królowej Saby. Jej postać, owiana tajemnicą, fascynuje badaczy od wieków. Przepowiednia, którą pozostawiła, jest pełna symboli i zagadek, które do dziś nie zostały w pełni rozwiązane. Ta królowa, znana ze swej mądrości i podróży do króla Salomona, posiadała również wiedzę o mroczniejszym obliczu. Jej podróż do Jerozolimy była nie tylko politycznym manewrem, ale także duchową misją, w której poszukiwała odpowiedzi na najgłębsze pytania ludzkości. Wizje końca dni, świata pogrążonego we własnym chaosie. W jej przepowiedniach można znaleźć obrazy apokaliptyczne, które budzą grozę i niepokój. Te wizje, choć przerażające, są również ostrzeżeniem, przypomnieniem o kruchości naszego istnienia. Przez pokolenia jej przepowiednia pozostawała uśpiona, przerażająca opowieść snuta przy ogniskach. Ludzie zbierali się, by słuchać tych historii przekazywanych z ust do ust, z pokolenia na pokolenie. Każde pokolenie dodawało coś od siebie, wzbogacając opowieść o nowe szczegóły i interpretacje. Ale teraz piaski się przesuwają. Świat się zmienia. Zmiany, które zachodzą, są nieuniknione i nieodwracalne. Piaski czasu, które kiedyś były spokojne, teraz poruszają się z niepokojącą szybkością, przynosząc ze sobą nowe wyzwania i zagrożenia. A szepty stają się coraz głośniejsze, niosąc ze sobą pilność, której nie można dłużej ignorować. Te szepty, które kiedyś były ledwo słyszalne, teraz stają się krzykiem, wołaniem o uwagę i działanie. Czy jesteśmy gotowi, by usłyszeć ich przesłanie? Czy to początek końca, przepowiedziany przez królową Saby? Czy jej wizje stają się rzeczywistością? Tylko czas pokaże, czy jesteśmy w stanie zmierzyć się z tym, co nadchodzi, i czy potrafimy znaleźć w sobie siłę, by przetrwać. Przepowiednia królowej Saby mówi o czasach wielkiego przewrotu. Czasie, gdy równowaga świata zostanie zachwiana, a ludzkość znajdzie się na krawędzi. Mówi o katastrofach naturalnych, o wojnach i głodzie, o ciemności, która ogarnie serca ludzi. Niektórzy odrzucają przepowiednie jako zwykły folklor, produkt przesądnej epoki, ale inni widzą znaki, echa jej słów w wydarzeniach naszych czasów. Wzrost napięć na świecie, rosnąca częstotliwość katastrof naturalnych, narastające poczucie niepokoju, które przenika współczesne życie. Rozejrzyjcie się. Otwórzcie oczy. Świat się zmienia i to nie na lepsze. Lodowce topnieją, poziom mórz się podnosi, a sama ziemia zdaje się drżeć pod naszymi stopami. Wojny szaleją na kontynentach, napędzane chciwością i starą nienawiścią. Czy to ten chaos, który przewidziała królowa Saby? Czy to początek końca, rozpad świata, jaki znamy? Podobieństwa są niezaprzeczalne. Zbiegów okoliczności zbyt wiele, by je ignorować. Przepowiednia królowej mówi o świecie pogrążonym w chciwości, gdzie pogoń za władzą zaślepia ludzi na konsekwencje ich działań. Świecie, w którym technologia, niegdyś symbol postępu, staje się narzędziem zagłady. Spójrzcie wokół siebie. Spójrzcie na stan świata. Nieustanna pogoń za postępem kosztem naszej planety. Zanik więzi międzyludzkich w obliczu rozwoju technologicznego. Przepowiednia nie jest przepowiednią przyszłości. Jest odbiciem naszej teraźniejszości. Świat na krawędzi. Stoimy na rozdrożu, ciężar przepowiedni królowej wisi w powietrzu. Droga przed nami jest niepewna, spowita cieniem wątpliwości i strachu. Czy usłuchamy ostrzeżeń z przeszłości? Czy ulegniemy ciemności, która grozi nas pochłonięciem? Wybór należy do nas. Los ludzkości wisi na włosku. Czy będziemy kontynuować drogę usłaną zniszczeniem? Czy poszukamy innej ścieżki? Ścieżki pokoju? Zrównoważonego rozwoju? Współczucia?
Przepowiednia Królowej mówi również o znakach niebieskich, o gwiazdach spadających z nieba i o krwawym księżycu, który wschodzi nad światem pogrążonym w chaosie. Te znaki, według starożytnych tekstów, mają zwiastować wielkie zmiany i wydarzenia, które mogą odmienić losy ludzkości. Niektórzy mogą się z tego wyśmiewać, trzymając się swojego sceptycyzmu. Jednak historia pokazuje, że ignorowanie takich znaków często prowadziło do nieprzewidzianych konsekwencji. Ale czy naprawdę możemy ignorować niezwykłe wydarzenia astronomiczne ostatnich lat? Zjawiska takie jak intensywne zorze polarne, które pojawiają się w miejscach, gdzie nigdy wcześniej ich nie widziano, budzą zdumienie i niepokój. Zorza polarna płonąca z niezwykłą intensywnością, widoczna nawet w nieoczekiwanych miejscach. Czy to przypadek? Czy może coś więcej? Meteory przemierzające naszą atmosferę, niektóre z nich o włos mijające naszą planetę. Każdego roku obserwujemy coraz więcej takich zjawisk, które wydają się być coraz bardziej spektakularne. Wydaje się, że same niebiosa próbują nam coś powiedzieć. Czy słuchamy? Może to czas, abyśmy zwrócili większą uwagę na to, co dzieje się nad naszymi głowami. Może te znaki są ostrzeżeniem, przypomnieniem o naszej kruchości i o tym, jak mało wiemy o wszechświecie, który nas otacza. Czy jesteśmy gotowi zrozumieć te przesłania i podjąć odpowiednie kroki? Czy jesteśmy sami w naszym strachu? Strach jest uniwersalnym uczuciem, które dotyka nas wszystkich, niezależnie od okoliczności. W obliczu niepewności i zagrożenia nasze umysły często wędrują do najgorszych scenariuszy. Przepowiednia Królowej Saby nie jest odosobniona. W rzeczywistości wiele kultur na całym świecie ma swoje własne przepowiednie i legendy, które ostrzegają przed nadchodzącą katastrofą. W różnych kulturach i na przestrzeni dziejów pojawiały się przepowiednie ostrzegające przed nadchodzącą apokalipsą. Od starożytnych cywilizacji po współczesne społeczeństwa ludzie zawsze obawiali się nieznanego. Każda przepowiednia, choć inna w swoim przekazie, niesie to samo mrożące krew w żyłach przesłanie: nadchodzi koniec. Te przepowiednie, choć różnią się szczegółami, mają wspólny mianownik – strach przed nieznanym. Czy to tylko zbieg okoliczności, że tak wiele kultur, tak odległych od siebie w czasie i przestrzeni, doszło do tego samego przerażającego wniosku? A może jest coś głębszego? Coś, co łączy nas wszystkich w naszym strachu? A może kryje się za tym głębsza prawda, uniwersalna prawda, którą od dawna ignorujemy? Może nasze lęki są odzwierciedleniem wspólnych doświadczeń i obaw, które są zakorzenione w naszej ludzkiej naturze? W końcu, strach jest nieodłącznym elementem naszego istnienia, a jego zrozumienie może być kluczem do odkrycia prawdy o nas samych. Pytanie bez odpowiedzi. Przepowiednia Królowej Saby jest wyraźnym przypomnieniem o naszej własnej śmiertelności, o kruchości naszego istnienia. To wezwanie do działania, apel o to, byśmy otworzyli oczy na otaczający nas świat i konsekwencje naszych działań. Pozostaje pytanie, czy jest już za późno, by zmienić nasz kurs? Czy możemy uniknąć losu, który wydaje się być tak jasno określony? Czy też koniec jest nieunikniony? Odpowiedź, moi drodzy, nie leży w starożytnych przepowiedniach, ale w naszych rękach.